Zjedz ze mną śniadanie, a ja opowiem ci o książce, która jest totalnym sztosem. Mowa tutaj o powieści Mariusza Czubaja Pumistrz. Jedna rzecz mnie tylko w niej wkurzyła na maksa, że musiałem na nią czekać aż tak długo. Wszystko dzieje się na transatlantyku, który wypływa z Polski do Buenos Aires, czyli jest w zamkniętym pomieszczeniu i to nawiązuje dla mnie do powieści Agaty Christie, czyli typowy, znakomity, klasyczny kryminał. Poza tym ten statek jest odpicowany na maksa. Jakbyś oglądała po prostu albo czytała powieść Wielkiego Gatsby, czyli możesz sobie wyobrazić, że Leonardo DiCaprio za rękę prowadzi cię właśnie po takich wnętrzach, jakie znajdują się na tym transatlantyku. Dla mnie to totalny ogień. Nie brakuje też tam elitarnej ekipy. Są tam znani szachiści, jest tam Witold Gombrowicz. Jeśli chodzi o szachistów, to jest tam właśnie m.in. Tartakower. I oczywiście to, na co każdy miłośnik i miłośniczka kryminału czeka, czyli teatralne morderstwo jak w Czerwonym Smoku bądź Milczeniu Owiec. Dla mnie to też po prostu dopełnia elegancko tą historię. Mogę powiedzieć, że znalazłem tam wszystko, czego szukałem. Mogę powiedzieć, że Mariusz Czubaj nie tylko mnie nie zawiódł, ale na maksa mnie zaskoczył. Więc jeśli można by było obstawiać w jakichś zakładach bukmacherskich, kto w przyszłym roku zdobędzie wszystkie kryminalne nagrody, to ja stawiam na Mariusza Czubaja i pod tym się podpisuję ja, Robert Jasiek.